Jakże straszne jest to miejsce. Proszę nowych nauczycieli, żeby się nie martwili. Nie mam na myśli ogólnie naszej szkoły, choć mam na myśli naszą kaplicę. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Myślę, że tak spontanicznie też nie pomyślelibyśmy o tym, że jest ona straszna, a powinniśmy. I dlatego zaczynam właśnie od tych słów. Za każdym razem, gdy jakiś kościół jest konsekrowany, albo gdy obchodzimy rocznicę konsekracji, poświęcenia jakiegoś kościoła, to msza święta rozpoczyna się właśnie od tych słów. Terribilis est, jakże straszne jest to miejsce. Dlaczego jest ono straszne? Chwilę później ta antyfona na wejście to wyjaśnia. Jest ono straszne, bo to jest dom Boży i brama niebios. Są to słowa wyjęte ze Starego Testamentu, gdzie patriarcha Jakub wypowiada je, budząc się ze snu. Otóż on zasypia w drodze, oparty o jakiś kamień i śni mu się drabina do nieba, po której aniołowie wchodzą i schodzą, co wyraża ten ruch pomiędzy niebem a ziemią, co wyraża pewną wymianę dóbr pomiędzy niebem a ziemią. I wtedy, gdy Jakub się budzi, wypowiada te właśnie słowa, jakże straszne jest to miejsce, to jest dom Boży i brama niebios. Dlaczego takie miejsce miałoby być straszne? Być może ktoś zapyta. I jeśli tak zapytamy, to znaczy, że nasz obraz Pana Boga już jest w jakiś sposób przekłamany. Gdybyśmy rozumieli, kim jest Bóg, to rozumielibyśmy bardzo dobrze, dlaczego Jego dom jest czymś dla nas strasznym. Ze względu na to, jak bardzo inny jest Bóg, jak bardzo w pewnym sensie odległy od nas jest Bóg. Zaraz dojdziemy do tego, że to jest Jego dom, że to jest brama niebios i w jakim sensie jest bliskim. Ale jednocześnie zacznijmy od tego, że jest tak bardzo inny i tak bardzo odległy. Może nam pomóc rozważanie pewnych Bożych przymiotów. Zwykle najbardziej pomocnym jest tutaj zrozumienie, jak Bóg ma się do czasu. Gdy uświadomimy sobie, że ta pierwsza przyczyna, że Bóg jest poza czasem, gdy uświadomimy sobie, że patrzy na całą kategorię czasu, od stworzenia świata do wieczności, która już jest w zasadzie nieskończona, ale naszej wieczności również, dla Niego to wszystko jest tak samo aktualne, tak samo widoczne. To znaczy, Pan Bóg patrzy z zewnątrz na całą historię ludzkości, widzi dokładnie tak samo, jak to wszystko się zaczęło od stworzenia świata i tak samo aktualnie widzi nas w niebie lub w piekle. Przez cały czas. Dlatego, że On jest poza tą kategorią. Ta kategoria w ogóle Go nie obejmuje. On jest twórcą tej kategorii. Ona od Niego wyszła. I to zwykle, gdy o tym myślimy, to pojawia się ta myśl, no ale jak to? To znaczy, że ja w ogóle nie jestem wolny. No co jest dosyć, chciałem powiedzieć śmiesznym, ale może to za mocne słowo, ale jednak dosyć zabawnym błędem. To znaczy, to, że coś ktoś wie, nie oznacza, że gdy ten czyn jest wykonywany, że pozbawiony jest on wolności. Jeśli kogoś dobrze znamy i dajemy mu jakiś wybór, możemy doskonale wiedzieć, że on na 100% wybierze to. Nie zmienia faktu, że jego decyzja za każdym razem jest decyzją wolną. Oczywiście nasza relacja, czy relacja naszej wolności z Wszechmocą Bożą jest to dużo bardziej skomplikowana, ale akurat sam fakt tego, że Pan Bóg doskonale wie, jak się rzeczy potoczą i że doskonale to widzi, będąc poza kategorią czasu, widzi ją całość w całej jej rozpiętości, nie zmienia to faktu, że każdy z ludzi w każdym z tych momentów podejmuje
świadome i wolne decyzje. No, chyba, że podejmuje nieświadome decyzje, to też się może nam oczywiście zdarzyć, ale zasadniczo takim jest, to jest nasz właściwy sposób podejmowania decyzji, właśnie decyzje świadome i wolne. A więc wobec tej istoty, wobec tego nieporuszonego poruszyciela, tego, który jedną myślą całą właśnie kategorię czasu wydobył z nicości, stworzył cały ten szereg tych nieśmiertelnych istot, które mają konkretne powołanie, konkretne zadanie, konkretny cel, którym zostaje on przedstawiony i które mają możliwość właśnie świadomego i wolnego wyboru. To wszystko jednym aktem panując absolutnie nad tym wszystkim. I być może troszkę lepiej już rozumiemy, dlaczego Kościół mówi, że straszne jest to miejsce. Gdy zbliżamy się do tak wielkiej tajemnicy, do czegoś tak wielkiego, czegoś tak bardzo nas przerastającego, to faktycznie powinniśmy na początku zadrżeć, powinniśmy na początku odczuć ten lęk. I oczywiście, że Pan Bóg nas tutaj do siebie zaprasza i oczywiście, że będzie bliski, ale najpierw zacznijmy od tego. Dzisiaj te rekolekcje chciałem poświęcić właśnie temu wchodzeniu do kościoła, jeśli mogę tak powiedzieć. Zaczynamy od tego wejścia, od przekroczenia progu świątyni. Tak jak ta antyfona na wejście tej mszy świętej z okazji konsekracji kościoła albo z okazji rocznicy konsekracji kościoła, tak samo my, gdy naciskamy tą klamkę, która otwiera nam drzwi do kaplicy, i gdy już dostrzegamy powoli ten ołtarz, krzyż w naszej kaplicy, to warto, żebyśmy zawsze sobie przypomnieli te słowa, albo przynajmniej gdzieś tam w tyle głowy je mieli, jakże straszne jest to miejsce. Zbliżam się tutaj do Wszechmocnego, zbliżam się tutaj do Absolutu, zbliżam się tutaj do Boga właśnie. I dalej, po tym jak przekroczymy próg świątyni, to dzisiaj spojrzymy sobie dokładniej na teksty mszy świętej i na ich podstawie spojrzymy na wiele spraw związanych oczywiście z samym Panem Bogiem i z naszą drogą do Niego. Dlatego też napisałem w mailu, żeby jeśli ktoś tylko może, to przyniósł albo mszalik, albo modlitewnik Tedeum, dlatego że może będzie nam pomocne, żeby śledzić dokładnie teksty mszy świętej, bowiem w pierwszej linii po to właśnie się przychodzi do kościoła, to znaczy to jest ta najważniejsza modlitwa, ten najważniejszy akt liturgiczny. I tak przekroczyliśmy drzwi do kościoła. Rozpoczyna się msza święta. Oczywiście od znaku krzyża świętego. Oczywiście to w tym krzyżu zwyciężamy, to w tym znaku możemy się przybliżyć do Pana Boga. To też jest kluczowe. Straszne jest to miejsce, gdy wchodzimy i tylko niejako właśnie w znaku krzyża, tylko umacniając, broniąc się tym znakiem krzyża, odważamy się dalej wejść. Tylko dlatego, tylko przez Pana Jezusa, nie we własnym imieniu, tylko dlatego, że On nas do tego zaprosił, tylko dlatego, że to przez Niego możemy się zbliżyć, tylko dlatego, że właśnie przez Jego mękę zostaliśmy odkupieni. Od razu niejako, na rozpoczęcie, to zaproszenie nawet jest w odniesieniu właśnie do krzyża świętego. Dlatego też rytm mszy świętej od tego się musi zacząć. Kapłan przychodzi do ołtarza i znowu widać tą myśl tego strasznego miejsca. Kapłan przychodzi i zatrzymuje się. Zatrzymuje się przed tą górą świętą. Tutaj w naszej kaplicy to nawet wizualnie widać, że ołtarz ma przedstawiać nam Golgotę. Nie zawsze jest to tak bardzo wyraźne, u nas jest to bardzo wyraźne. To znaczy widzimy podwyższenie, ta góra święta. Od zawsze ludzie postrzegali góry jako miejsca szczególnej modlitwy, ze względu na to odcięcie się od zgiełku tego świata. To spojrzenie takie wolne od trosk tego świata z góry na rzeczywistość, pozwalające lepiej ją rozpoznać, jednocześnie pewna cisza, która umożliwia tą lepszą rozmowę z Panem Bogiem. No i oczywiście wielkie wydarzenia później dzieją się właśnie na górach, czy to przekazanie 10 przykazań na górze Synaj, przemienienie na górze Tabor, no i oczywiście sama Golgota,
gdzie Bóg człowiek swoją ofiarę składa, ale o tym za chwilę. Tutaj kapłan, zanim przystąpi do tej Golgoty, zatrzymuje się. Nie odważy się od razu tak po prostu wejść. To nie jest takie zwykłe miejsce, do którego można sobie podejść, bo taką się ma ochotę. Nawet kapłan przychodzący w imieniu Chrystusa, a jest w szatach liturgicznych, które mają pokazywać tą jego funkcję, tą jedność z Chrystusem. Najpierw alba, długa biała szata symbolizuje tą łaskę święcającą, zjednoczenie z Chrystusem. Później stuła, która symbolizuje kapłańską władzę, manipularz symbolizujący kapłański trud, ornat mający symbolizować jako to ostateczna ozdoba, to co jest najbardziej widoczne, tą ozdobę cnót chrystusowych, które kapłan ma naśladować. Nawet przystępując w swoim tym urzędzie, kapłan nie ubiera się dlatego, że jemu to sprawia przyjemność na mszę świętą w piękne szaty, tylko dlatego, że jest tutaj jako ten drugi Chrystus, jako przedstawiciel Chrystusa. Ale nawet wtedy, nawet gdy nie przystępuje w swoim własnym imieniu, zatrzyma się. Zatrzyma się przed tą Golgotą, przed tą Górą Świętą. No i co zrobi? I będzie musiał się ukorzyć. I będzie musiał swoje grzechy wyznać, zanim przystąpi. Spójrzmy konkretnie na te słowa, które zostają wypowiedziane. Jak wspomniałem, jeśli mają Państwo mszaliki ze sobą, to jest to strona 584. Modlitewnika nie mam tutaj przy sobie, ale też jest gdzieś to w miarę, jest to w miarę na początku modlitewnika, rytm mszy świętej. Chodzi o sam wstęp oczywiście tutaj, gdzie jesteśmy, czyli modlitwy u stopni ołtarza. Po znaku krzyża antyfona. Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem i radością moją. Pierwsze słowa, przystąpię do ołtarza Bożego. Czyli wiadomo, po co tutaj przychodzimy. To nie przychodzimy tutaj, żeby się spotkać. Nie przychodzimy tutaj, żeby radośnie celebrować naszą wspólnotę. Przychodzimy do ołtarza. Od samego początku. Przychodzimy do ołtarza. Ołtarz na górze standardowo, niczym te ołtarze Starego Testamentu. Ołtarz, który jest tym celem. Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem i radością moją. Wspomniałem na początku o pokucie. No na razie jeszcze jej nie ma, ale zaraz ją odnajdziemy. Psalm Judica Medeus, psalm 42. To są te słowa, którymi Kościół chce rozpocząć mszę świętą. I pamiętajmy, że rytm mszy świętej to jest wyraz mądrości Kościoła, która organicznie dopracowywała, dopieszczała ten ryt przez całe wieki, który u swoich źródeł, swoje korzenie ma w wieczerniku, w rycie paschalnym, który Pan Jezus modyfikuje na potrzeby ofiary Nowego Testamentu. Tam są te korzenie. Później ten ryt wyrasta, jak wszystkie te tradycyjne ryty Kościoła, których jest mnóstwo. One wszystkie korzeniami swoimi tam sięgają, wyrastają powoli, rozwijają się, rozkwitają coraz bardziej. I ten ich wiek, ta wielowiekowa praca, która trwa, ona przynosi owoce. To znaczy ona sprawia, że to faktycznie jest dopracowane do granic możliwości, tak żeby naszą wiarę faktycznie wyrażało. No i jak Kościół decyduje się na rozpoczęcie mszy świętej od tego właśnie psalmu, od psalmu 42, to oczywiście ma to kluczowe znaczenie. I zaczyna się to od słów, które w pewnym sensie właśnie mogą być przerażające. Tak jak ta antyfona na wejście, jakże straszne jest to miejsce. Wymierz mi Boże sprawiedliwość. Tak się rozpoczyna msza święta. I to jest w pewnym sensie przerażające. To znaczy, w pewnym sensie trzeba mieć odwagę, żeby to powiedzieć. Wymierz mi Boże sprawiedliwość. W pewnym sensie mógłby ten kapłan od razu paść trupem na miejscu po tych słowach i pewnie i tak byłby to dosyć łagodny wyrok ze strony Pana Boga. Wymierz mi Boże sprawiedliwość. A zaraz zobaczymy, z jednej strony, dlaczego kapłan się na to odważa i co to dokładnie będzie miało znaczyć. Bez wątpienia, no właśnie, kapłan przystępujący w imieniu Chrystusa do ołtarza, no nie przystępuje tam po prostu jako zwykły człowiek, jako ten zwykły, marny grzesznik, tylko już
pełni tą funkcję tego, który będzie zastępował, użyczał swojego ciała Chrystusowi po to, żeby On tą ofiarę odprawił. Dlatego czuje się kapłan bezpieczny, wypowiadając te słowa. Dalej, wymierz mi Boże sprawiedliwość i broń sprawy mojej przeciw ludowi niezbożnemu. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Ty bowiem, Boże, jesteś mocą moją, czemu mnie odrzuciłeś, czemu chodzę smutny, nękany przez wroga. A więc ten psalm 42 to jest modlitwa udręczonego. To jest modlitwa człowieka, który cierpi. No i dobrze to odpowiada naszej kondycji tutaj na ziemi. No jest to ten łez padł. Jakby nie było, nawet człowiek, który ogólnie rzecz biorąc jest szczęśliwy ze swojego życia, zawsze znajdzie odpowiednie zrozumienie tych słów. Zawsze. Każdy może się z tym zjednoczyć, bo każdy z nas czuje się czymś przytłoczony, czymś przygnębiony. I tymi słowami człowiek, stając przed tą Golgotą, przed ołtarzem, przed swoim Bogiem, przed tym wszechmocnym, mówi Panu Bogu: jestem strapiony, Ty mnie wybaw. Od samego początku ta msza święta jest prezentowana jako ofiara. Jest mowa o ołtarzu. I ta ofiara, która ma wybawić, która ma sprawić, że ja z tych trosk wyjdę, która ma sprawić, że ja znajdę siłę. Ześlij swoją światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą. Niech mnie przywiodą na górę Twą świętą do Twoich przybytków. A Pan stoi na dole. Ześlij swoją światłość. Nie odważy się wstąpić sam na górę. To jakby Pan Bóg musi go wciągnąć. On ma zesłać tą swoją światłość po to, żeby mógł wejść na tą Golgotę. Po to, żeby mógł zbliżyć się do ołtarza. To Bóg musi człowieka do tego przyciągnąć. Niech one mnie wiodą. Niech mnie przywiodą na górę Twą świętą do Twoich przybytków. I wtedy powtarza się znowu ten werset: i przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem i radością moją. Tutaj ten strapiony, udręczony człowiek, którego Pan Bóg ma wprowadzić pod ołtarz, tak żeby tutaj on znalazł swoją radość, tą prawdziwą radość, która jest radością wynikającą z krzyża. To nie znaczy, że cierpienia zostaną odjęte, a to znaczy, że zostaną wyniesione na krzyż, że będą ofiarowane przy ołtarzu, na krzyżu, że w ten sposób staną się częścią tej świętej ofiary, ale tu jakby wychodzimy już zbyt daleko do przodu. Oczywiście chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, ten werset, którego oczywiście oryginalnie w psalmie nie ma, który jest dodany na zakończenie każdego psalmu, już gdy odmawiamy psalmy w Nowym Testamencie. Powtarza się antyfona: przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem i radością moją. Adiutorium nostrum in nomine Domini, czyli wspomożenie nasze w imieniu Pana. I następuje confiteor, wyznanie swoich win. A więc po tym wstępnym zarysowaniu tego, co tu się dzieje. Góra święta, udlęczony człowiek, światło, które ma go wprowadzić do tego ołtarza. No i teraz ukorzyć się. Czas nadszedł, a więc kapłan skłania się nisko, odmawia to wyznanie win. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, Świętemu Michałowi, Archaniołowi, Świętemu Janowi Chrzcicielowi, Świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi, wszystkim świętym i Tobie, Ojcze. To jest wersja już, którą odmawia ministrant po kapłanie. Gdy kapłan odmawia, odmawia tutaj i Wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową i uczynkiem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Pannę, zawsze Dziewicę, Świętego Michała Archanioła, Świętego Jana Chrzciciela, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych i Ciebie, Ojcze, lub i Was, bracia, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Po co wzywa się wszystkich świętych tutaj? No nie wszystkich, ale no niejako powiedzmy wszystkich. Po co nie wystarczy po prostu wyspowiadać się wobec Pana Boga? Niejako stajemy tutaj przed tym dworem niebieskim, przed tym królem niebieskim, który jest wraz ze swoim dworem. I ten człowiek, który chce przystąpić do ołtarza Bożego, który chce zbliżyć się do tego króla, prosi niejako o wstawiennictwo
tych wszystkich, którzy są dookoła. Poczuje się niegodny, żeby tak po prostu się zbliżyć. Dlatego prosi tych, którzy są obok, wy wstawiajcie się również za mną i wy wybaczcie mi to wszystko i pomóżcie mi podejść i zbliżyć się do Pana. Pełne to jest pokory, pełne to jest czci. To wejście, to podejście do ołtarza, ono już nam tak wiele pokazuje. Niech się zmiłuje nad wami Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy wam grzechy, doprowadzi was do życia wiecznego. Amen. Odpuszczenie tych grzechów, przebaczenie, odpuszczenie i darowanie grzechów niech nam udzieli Wszechmogący i miłosierny Pan. No i ostatnie modlitwy przed wejściem do ołtarza. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie, Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. I później kapłan wstępując, w końcu następuje ten moment. Zobaczmy, taka krótka scena, samo wejście do podejście do ołtarza, jeszcze nawet nie weszliśmy na górę, a już mówię 25 minut i zapewniam, że treści jest w tym jeszcze dużo, dużo więcej. Samo to już nam pokazuje, z czym my mamy tutaj do czynienia. Kapłan wchodzi, jest w końcu, następuje ten moment. Nawet to jest uregulowane, że kapłan, który wchodzi, do czego muszę się przyznać, często o tym zapominam. Teraz będę może śledzony przy następnej mszy świętej. Otóż kapłan wchodząc do ołtarza powinien zacząć wchodzić od nogi prawej. Tak to jest faktycznie w przepisach liturgicznych. Ja o tym często zapominam. Nie wiem, dlaczego mi jest dużo łatwiej zacząć od nogi lewej. I w ten sposób w drobnej sprawie, ale jednak czasami mi się zdarza nie zachować tego przepisu. Ale oczywiście zawsze, kiedy pamiętam, to także robię. Pewnie to jest po prostu, wynika to z tego, że stopnie są trzy. Ta prawa strona, powiedzmy, że jest, uchodzi tak symbolicznie, za tą bardziej szlachetną, a więc po prawej stronie trzeba zrobić dwa kroki, a po lewej tylko jeden. Nie wiem, nie słyszałem nigdy żadnego głębokiego teologicznego wyjaśnienia tej sprawy, natomiast przytaczam bardziej jako ciekawostka. A więc kapłan z prawej nogi zaczyna wchodzić, podchodzić do ołtarza i wtedy odmawia również modlitwę. Zgładź nieprawości nasze, prosimy Cię, Panie, abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do tajemnic najświętszych przez Chrystusa Pana naszego. Znowu, zgładź nieprawości, przystępujemy do tajemnic. Myślę, że w tej chwili to już jest oczywiste. Jak się zastanowiliśmy, jak wygląda to podejście do ołtarza, to widać, że człowiek zbliża się tutaj naprawdę do wielkiej tajemnicy. I dalej, to jeszcze nie koniec tej modlitwy, przy wchodzeniu, podchodzeniu do ołtarza. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi świętych Twoich, których relikwie tutaj się znajdują, oraz wszystkich świętych, abyś mi raczył odpuścić wszystkie grzechy moje. Amen. I w tym momencie, gdy kapłan mówi, których relikwie tutaj się znajdują, to jest ten moment, kiedy kapłan całuje ołtarz po podejściu. To znaczy, tak to powinno się zsynchronizować. Normalnie kapłan, jeśli podejdzie wcześniej, to czeka wtedy przy ołtarzu i w tym momencie, gdy wypowiada te słowa, skłania się, żeby ołtarz pocałować. To jest ten pierwszy pocałunek ołtarza, niejako na takie pozdrowienie. Kapłan zbliża się do niego i okazuje w ten sposób szacunek wobec tego miejsca, gdzie za chwilę będzie składana ofiara. Tutaj szczególnie w odniesieniu do relikwii świętych. I to też jest bardzo ważna sprawa. Znowu, tradycyjnie rzecz biorąc, to jest jeden z tych przepisów, który już we współczesnych przepisach liturgicznych nie obowiązuje. Natomiast tradycyjnie oczywiście w każdym ołtarzu są relikwie. Relikwie świętych, czterech świętych, przynajmniej czterech świętych, w tym przynajmniej dwóch męczenników. Skąd to się wzięło? Ano stąd, że takimi zupełnie pierwotnymi miejscami celebracji mszy świętej były groby męczenników. To było zupełnie naturalne dla chrześcijan, żeby tam, gdzie został pochowany jakiś męczennik, to żeby tam najświętszą ofiarę sprawować, bo ten męczennik naśladował Chrystusa w ten szczególny sposób. Przelał swoją krew, tak jak Pan Jezus za nas, tak On ze względu na swoje świadectwo przelał tą krew, oddał swoje życie ze względu na swoją wiarę. Ta miłość dwustronna, Chrystus, który oddaje siebie i później Kościół, który jest gotów swoje życie poświęcić. No i to nawiązanie do tych grobów męczenników, którzy byli tymi świadkami. I męczennicy, przede wszystkim ci wczesnochrześcijańscy, to nie są tylko jacyś odlegli święci,
którzy gdzieś tam żyli i dali przykład cnót. Męczennicy są gwarantem wiarygodności naszej wiary. Męczennicy to są ci, którzy na początku, ci pierwsi, no to oczywiście sami apostołowie, to są, zaczynając od uczniów Pana Jezusa, tych, którzy widzieli i słyszeli Pana Jezusa, to są ci, którzy później świadczyli, tak, On prawdziwie zmartwychwstał. I oni za to świadectwo przelewają swoją krew. Oni są świadkami naszej wiary. To są ci, którzy mówią nam, myśmy to widzieli i słyszeli i byli gotowi życie swoje raczej oddać, niż tego się zaprzeć. No i później kolejni, którzy widzieli i słyszeli apostołów i mówili, tak, myśmy widzieli, co apostołowie mówili i słyszeliśmy i widzieliśmy cuda, które oni czynili. I znowu zostają za to zabici. Raczej wolą życie swoje oddać, niż tego świadectwa się zaprzeć. Dlatego słusznie są oni niejako fundamentem dla Kościoła, są fundamentem naszej wiary. I tak jak twardy właśnie ten fundament, ołtarz prawdziwy musi być kamienny. To musi być jeden lity kamień. Musi być na stałe połączony z podłożem. Nie może stać na jakimś stoliku na przykład. Są ołtarze przenośne, wtedy swoją drogą również odprawia się mszę świętą na relikwiach. Za każdym razem, gdy odprawia się mszę świętą w tradycyjnym rycie, tam muszą być relikwie świętych. Jest dopuszczalne, żeby odprawić właśnie na ołtarzu przenośnym, bo jest się gdzieś tam w trasie, natomiast zawsze musi być na relikwiach. Natomiast poświęcony ołtarz, który jest w kaplicy czy w kościele, tak jak ten nasz tutaj, on musi być z litego kamienia. Właśnie to jest ten twardy fundament osadzony na tej ziemi, przymocowany do ziemi. Nie tylko ze względów praktycznych, żeby po prostu się nie chwiał, ale też właśnie dlatego, że on symbolizuje samego Chrystusa, który jest tym kamieniem węgielnym, ale też połączenie z tymi męczennikami, z tymi relikwiami tych męczenników, którzy są świadkami naszej wiary. I tak kapłan zawsze odprawiam mszę świętą na tym grobie męczenników. On jest dokładnie na samym środku, to jest to sepulkrum, ten grób, gdzie zostają relikwie pochowane uroczyście. W trakcie konsekracji kościoła można zobaczyć nagranie z naszej tutaj konsekracji tego ołtarza i tam to widać, jak biskup wmurowuje, dostaje tuż pachlę i wmurowuje te relikwie w sam środek ołtarza. Jest to element samej ceremonii. Jest to bardzo wzruszający element, bo zwyczajowo pomaga w tym zawsze ten główny murarz, który faktycznie pracował nad tym kościołem. On ma wtedy taką tą szlachetną funkcję, żeby biskupowi w tym pomagać. Jest to piękne, gdy nagle w środku liturgii przychodzi ktoś właśnie często z jakimś fartuchem jeszcze po to, żeby tam beton, który gdzieś tam trzeba wlać, trzeba to jakoś przymocować i jeszcze w ostatniej chwili może się okazać, że coś nie pasuje, bo tam trzeba to zamknąć kamieniem. Jest to faktycznie dosyć taka trudna, konkretna praca, wzruszająca, bo po całej pracy wykończenia tego kościoła na sam koniec, już w trakcie samej ceremonii, niejako ostatni akt wybudowania tego kościoła, to jest właśnie wmurowanie tych relikwii świętych, które później przed każdą mszą świętą kapłan, którym oddaje cześć, przychodząc, pochylając się przed tym ołtarzem, oddając im cześć, całując te relikwie. I my teraz, po co to wszystko mówię? Ano po to, żebyśmy, gdy przychodzimy tutaj do kaplicy, to chociaż trochę o tym wszystkim pamiętali. O tym, że straszne jest to miejsce. Nie dlatego, że jest w nim coś złego, tylko wręcz przeciwnie, że jest w nim coś tak wielkiego, coś tak bardzo dobrego. Żebyśmy pamiętali o tym, jak Kościół zaprasza nas do tego ołtarza, z jaką czcią każe nam do niego podchodzić, z jakim oddaniem, do jak wielkich tajemnic się tutaj zbliżamy. Żebyśmy pamiętali również o tym, raz, że jest to Golgota, dwa, że jest to ten grób tych męczenników, którzy są tym gwarantem wiarygodności naszej wiary. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.